A dzisiaj coś innego jak Battlefield. Kolega Filip zgodził się nagrać ze mną film. Tutaj będziemy strzelać z broni pneumatycznej. Nie, przegrał Battlefield. Ale jeszcze chwila, żeby nie było. Filip jest mistrzem Europy 2013 roku. I teraz udało mu się dostać do mistrzostw świata w Rio. Tak? Tak. Ja w tym roku wyjeżdżam 28 sierpnia po rozumie, a to jest mistrzostwa zaczynają się 7 września. Pewnie o 3 starty, prawdopodobnie bez już będę miał dokładnie, ale 8, 10, 14 września. Także jakby ktoś chciał to obserwować online albo może w telewizji tej komisji. A ile strzelasz już? Zacząłem w 96, miałem tam parę lat przerwy, ale ogólnie to jest sporo. 20 lat. 20 lat. Także to nie jest taki jakiś zwykły gostek, tylko 20 lat strzelania. I tutaj dziękuję bardzo, że się zgodził za nagrać ze mną ten materiał. Z czego strzelamy? A więc twój karabin, bo długie do karabin, to do pistolet, bo nie wszyscy kojarzą. To jest Fireball 300. On kiedyś był znakomitym karabinem, długi czas służył, jeździli na olimpiady, strzelali z niego, zdobywali medale, tylko to było z 6 lat temu. Obecnie służy do szkolenia młodych uczniów, dorosłych, kogokolwiek. Ten akurat prawie strzelał ja dość ciężki, mając cenę jeszcze dociążone, specjalnie w skutku. Gdzie dociążenie jest tutaj? Przed tego drogiennego, no jak kręcisz to, ciężarki i każdy, znaczy to jest tak, im lżejszy karabin, tym bardziej lata, a im cięższy, to nie wiem, to sobie nie jest. Sam jak ja mam tutaj na samym końcu rufy, mam 3 ciężarki dołożone. Z jednej strony to jest utrudnienie, bo to jest cięższy i po prostu to jest na samym końcu, więc jest jeszcze bardziej ciężko. Ciężko to było tutaj w tym miejscu gdzieś, tam dłużej, ale dzięki tym wszędzie ciężarkom z jednej i z drugiej, to ta lufa mi mniej lata, bardziej wolno chodzi, bo nie jest tak, że ja wyciągnę rękę i pistolet stoi, tylko zawsze chodzi. Także łatwiej też mi strzelać. Akurat mam dobrą wytrzymałość i siła też jest ok. Także... Od 20 lat ćwiczeń do mnie. Czy to dalej, czy też zależy od sezonu? Tak, jak wytrzymałem od dnia. Tak przygotowo, żeby zrobić formę, no to ja muszę trenować przynajmniej ten miesiąc, dwa. To jest tak, że ja jeżdżę, jak zaczynam treningi, to staram się w miarę codziennie, bo wiadomo, ja czasem jakiś jeden dzień wyskoczę i to jest minimum 1,5 do 2 godzin, gdzie ja trzymam, nawet w domu można w domu zrobić. Ciężarek, pistolet, cokolwiek, kilogram i trzymasz pół minuty, trzymasz czyli pół minuty. Ważny kilogram? Tak, mam pół. Pół minuty trzymasz, pół minuty. Pół minuty odpoczywasz, co? No tak przez... Na turnieju też tak jest. Postrzałem, masz jakiś nie... czas na odpoczywać, czy...? Tak, no to jest, nie ma limitowanego czasu. Aha. To jest tak, że strzelamy w ten sposób, że mamy najpierw rozrywkę. Ja mnie zajmuję teraz tylko około 15-20 minut. Później są strzały próbne, 15 minut, w których można oddać tak, właściwie ile się chce, ale tak średnio gdzieś koło między 7 a 15 strzałów oddaję, po czym strzelamy przez godzinę z kołaśkiem konferencję, podczas której oddajemy 60 strzałów zmiany. Potem po tej konkurencji jest przerwa pół godziny, na dziś około pół godziny, godziny, gdzie strzelamy później jeszcze finał, czyli znowu krótka rozgrzewka, próbne i 20 strzałów w finał. I w finale jest dość o tyle ciekawie, że mamy 20 strzałów, po pierwszych 8 jedna osoba odpada. I tak po każdych 2 kolejna odpada, aż się dochodzi. Najsłabszym wynikiem. Tak. Obecnie tam parę temu wprowadzili nowy przepis, że podczas finału, to już byliśmy na olimpiadzie też, i olimpiadzie, i paralimpiadzie, bo u nas są przepisy takie same jak na olimpiadzie, będzie można puszczać podczas finału muzykę, żeby też przychodzić bardziej zawodnie. O, proszę. No to wtedy wiadomo. Nie każdy się potrafi skupić, każdy dokładnie. Także dodatkowe odpłynie. A po to też po to, żeby było ciekawie, bo jak wiadomo, jak ktoś jest dobry i strzela same tych, to co to na co to patrzy? No tak. No. Ty będziesz strzelał teraz do tarczy elektronicznej.
tak, to pokazuje od razu wynik, tak? Są dwie rodzaje u nas strzelnicy. Możliwość strzelania, jedno to są zakrzęgi, gdzie mamy przesuwaną tarczę do końca i z powrotem możemy sobie strzały papierowe. Papierowe, tak czy tak, obserwować wyniki. I druga tarcza elektroniczna, gdzie mamy wynik od razu się wyświetla i można też podnieść ją do komputera. To widziałem na treningu rekord świata pobiegłeś. No tak, znaczy ja to tylko na treningu. Na treningu, no mniej stresu jest, nie? Tak, jest mniej stresu. Jest też dzień, że ja strzelam lepiej, gdzie koniec, nie? Także też nie jest tak, że od razu na zawodach mamy tę maksymalną dyspozycję. Gdyby się dobrze, ale aczkolwiek to ciężko czasami już uzyskać. A jaki jest wynik na rekord świata właśnie? Tam uzyskałeś 9? Tak, to było z ostrej amunicji i tam było na 20 strzałów 193,3. To jest na 50 metrów pistolet dowolny. Strzała się z ostrej amunicji kaliber 5,6 mm. No i tam już kolejna się strzała z tego. Tutaj właściwie nie ma odrzutu strzelasz tym. To właściwie jest tylko takie pchnięcie. Nic nie czujesz właściwie, że tam jest inaczej zupełnie, bo tam musisz trzymać ten pistolet jednak to inaczej wygląda. I tutaj będziesz miał 4,5 mm teraz się załadowany, tak? To jest 4,5 mm i strzelamy na 10. A ogólnie ja będę zadowolony w trzech konkurencjach 10, 20, 5, 50. Tylko 10 jest automatyczne, a pozostałe są mocne. To co, strzelamy? Ej, słabiej, dalej. Dobra, ja to wytniesz. Tak? No. To zapałdowałeś? Nie, nie dałem palca. To wytniesz. No, 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 no. To co, najpierw stąd. No, 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 no. Też nagra jak... Wojnie! Jak ładujesz. Bronię. Może tak. Zaraz to. Ja z 10 śrutów podsypię. Możesz spauzować. Nagrasz strzelanie. Takiego laptopa, no zanim mi to odliczy, to... Ja teraz pokazuję broń. Teraz pokazujesz broń? Tak. Wtedy dodasz jakąś muzyczkę do tego. Ale odejdź z kadry. Osty. Śmiało w Nike. Czekaj, ja się ustawię na trzecim, żeby tych bogów nie przeszkadzać. Ja jeszcze nie robiłem rozrzutki, więc to... Rozrzutki jeszcze nie robiłem, więc może... Aha, ja też. Tak jest spokojnie. Czy pauzujemy?